Raport Regionu. Witam wszystkich widzów Tarnowskiej TV i kanału kablowego Grupa Medialna Info. Ze mną w studiu dzisiaj Tomasz Banek, wójt gminy Wietrzychowice. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam wszystkich oglądających. Panie wójcie, zadłużenie gminy, które na koniec roku wynosiło 0 zł, w tej chwili już wynosi 400 tysięcy. Skąd tak po miesiącu kwota, która dla gminy Wietrzychowice jest dość duża, już się pojawiła? Odpowiedź jest prosta, inwestycje. W październiku rzeczywiście spłaciliśmy wszystkie zobowiązania, gmina nie posiadała żadnych długów. Był to zabieg celowy, strategiczny, bo wiedzieliśmy, że jeżeli spłacimy wszystkie zobowiązania, otwieramy się mocno na perspektywę unijną i możemy mieć środki na wkład własny. Wiedzieliśmy także, że musimy pokryć część inwestycji związanej z głęboką termomodernizacją, projektem unijnym ze środków właśnie z kredytu i stąd też to zadłużenie. Mhm. Te 400 tysięcy złotych to jest właśnie część środków, która musiała być przeznaczona w ramach głębokiej termomodernizacji, aczkolwiek wydaje mi się, że zadłużenie 400 tysięcy złotych to po pierwsze niewiele. Zważywszy, że 3 miliony inwestycji w ubiegłym roku i tyle samo zaplanowane na ten rok. Tak, tak. Skala inwestycji, muszę powiedzieć, że jest dla mnie zadowalająca, dlatego że my jesteśmy bardzo skromną gminą, nie posiadającego mocnego budżetu. Ja z przyjemnością patrzę na budżety moich kolegów w powiecie tarnowskim, dlatego że tam są one o wiele większe. Oczywiście także duże wyzwania. Tu nie jest kwestia zazdrości, to jest kwestia jakby patrzenia pewnego realnego na możliwości zrealizowanych problemów. Rzeczywiście w 2017 zrealizowaliśmy różne zadania na ponad 3 miliony złotych. To jest bardzo dużo jak na nas. I biorąc pod uwagę fakt, że przy tych wszystkich inwestycjach nasze zadłużenie jest tylko na poziomie 400 tysięcy złotych, to jest wielka praca wykonana przez nas, żeby nie zadłużać gminy, a inwestować. W 2018 roku także nie chcemy spaść z tego poziomu inwestycji i planujemy, że te inwestycje będą powyżej 3 milionów złotych. Chociaż tutaj nie wszystkie inwestycje możliwe będą do zrealizowania, choćby targowisko w gminie Wietrzychowice. Tutaj mieszkańcy, czy bardziej raczej handlowcy trochę się obawiają, sprzeciwiają temu, że mogą wzrosnąć koszty funkcjonowania. Możliwe protesty w tej sprawie? O protestach jeszcze nie słyszałem, natomiast słyszałem rzeczywiście obawy o tym, że jak zrealizujemy inwestycje w tym roku przebudowy targowiska w Wietrzychowicach, mogą wzrosnąć czynsze. Tutaj uspokoję, dlatego że projekty unijne mają to do siebie, że one wymagają od tych, co biorą środki finansowe, pewnych założeń i pewnych obietnic. My, podpisując umowę z Urzędem Marszałkowskim, otrzymując środki unijne, zobowiązaliśmy się, że koszty dla wynajmujących, czyli czynsze za tak zwane placowe, nie tylko nie wzrosną, ale spadną. Tutaj musimy się z tego rozliczyć z Urzędem Marszałkowskim, więc uspokajam. Czyli ta inwestycja nie jest zagrożona, jak nie, myślę, że firmy wiele osób handlujących na targowisku w Wietrzychowicach będzie czuło satysfakcję. Dlatego, że po pierwsze, tak jak powiedziałem, placowe nie wzrośnie, a wręcz spadnie, bo taka jest umowa. Dzięki temu między innymi dostaliśmy środki unijne. Po drugie, infrastruktura znacznie się poprawi, czyli już nie będzie błota, nie będzie kałuż, będzie możliwość spokojnie zaspokojenia swoich potrzeb fizjologicznych, bo będzie budynek z toaletą, będą wydzielone miejsca tutaj handlujących, będzie zadaszenie, także będzie to targowisko z XXI wieku. Nie ukrywam, że to targowisko będzie dla nas wielkim wyzwaniem inwestycyjnym, bo chcielibyśmy zaspokoić potrzeby zarówno tych, co kupują tam na tym targowisku, jak i tych, co sprzedają. Czasami te potrzeby są sprzeczne, bo otrzymujemy jakby różne komunikaty od tych dwóch grup. Będziemy się starać zrobić tak, żeby była jedna i druga strona zadowolona. Przygotowujemy teraz dokumentację na przetarg. Już niebawem ta dokumentacja będzie na stronach oficjalnej gminy i liczymy na to, że wykonawcy zgłoszą się nam i będziemy mogli realizować w tym roku tą inwestycję i zakończyć ją w październiku tego roku, bo taki jest okres realizacji.
Dla ilu mieszkańców, dla ilu handlujących tak naprawdę będzie miejsc? Koło setki miejsc handlowych. Mhm. Czyli na tę chwilę wystarczające powierzchnia? W zupełności. W zupełności 100 miejsc handlowych, ponad 30 miejsc parkingowych. Także znajdą się tam miejsca, także dla parkujących kierowców, bo to też było duże oczekiwania ze strony mieszkańców. Czyli łatwość dostępu i jeszcze wygoda do tego. Tak, no i przede wszystkim, z czego jestem bardzo zadowolony, to ta estetyka tego targowiska znacznie się poprawi, bo wjeżdżając w tym momencie na teren sąsiedztwa Wietrzychowice, no nie do końca możemy być dumni z tej infrastruktury, która tam jest, więc z pewnością jakościowo i wizerunkowo poprawimy także swój obraz, swojej gminy. Nie tylko targowisko będzie takim wizerunkiem gminy, ponieważ chcecie stworzyć nowe, otwarte strefy aktywności na tutaj. Gmina też chce pozyskać pieniądze, żeby też rozwijać zarówno ten wygląd estetyczny, jak i również sportowy, wypoczynkowy. Tak, cały czas realizujemy świadomą politykę finansową w naszej gminie i każda inwestycja jest dość mocno przemyślana, jeśli chodzi o nasz budżet. Stąd też nie moglibyśmy nie chcieć skorzystać z dofinansowania rządowego otwartych stref aktywności. Przygotowujemy dokumentację także techniczną na 4 takie strefy. Chcemy taką strefę wybudować w Wietrzychowicach, w Sikorzycach, w Miechowicach Wielkich, w Miechowicach Małych. Infrastruktura jest szacowana każda za około 100 tysięcy złotych. Dla tych, których ta nazwa nic nie mówi, jest to siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw, cały teren ogrodzony. Dofinansowanie ze strony rządu na poziomie 70%. Będziemy składać wniosek i będziemy oczekiwać na wynik, bo tutaj nie jest powiedziane, że oczywiście te środki otrzymamy. Natomiast w razie czego trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie 30%, to jest jakieś 400 tysięcy. 400 tysięcy, tak, będzie całość inwestycji, natomiast 30% to będzie około 120 tysięcy z naszej strony, więc dobra inwestycja. Myśli Pan, że to przyciągnie mieszkańców do gminy? Ja myślę, że przede wszystkim spowoduje to, że te centra poszczególnych sołectw zaczną bardziej aktywnie funkcjonować. I nie tylko, dlatego że mamy taki doskonały przykład w Wietrzychowicach i w Sikorzycach, dlatego że te strefy aktywności nie tylko są usytuowane w centrach, ale także przy ścieżkach rowerowych. I chcemy, aby mieszkańcy mogli skorzystać z tych stref aktywności, a także osoby, które nas odwiedzają na rowerach i w ten sposób poczuć, że także o nich myślimy. Tutaj, jeżeli mówimy o rowerach, to też kolejna inwestycja w ramach trasy Eurovelo. Chcecie też pozyskać pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na kolejne odcinki. Tak, jest to fantastyczny projekt, trudny, dlatego że tutaj jest szereg partnerów. Im więcej partnerów, tym większa trudność w czasami dogadaniu się, bo każdy chce zrealizować inwestycje na swoim terenie według własnej wizji, co nie do końca czasami współgra z innymi gminami, bo tutaj mamy projekt partnerski z miastem Tarnów, z powiatem Dąbrowa Tarnowska, z gminą Szczurowa, z gminą Dębno i także Bożęcin, gminą Tarnów. My jesteśmy jako gmina Wietrzychowice także w tym projekcie, projekt na 9 milionów złotych i tutaj chcemy wybudować ścieżkę rowerową od sołectwa Wietrzychowice do Miechowic Wielkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jesteśmy w ostatnim etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim. Liczymy na to, że w tym roku będzie decyzja na tak ze strony Urzędu Marszałkowskiego i zrealizujemy w tym roku świetną inwestycję dla rowerzystów, dla naszych mieszkańców. Nie boi się Pan zarzutu od mieszkańców, że budujecie drogi, targowiska, centra wsi, a nie budujecie na przykład dróg do pól? Bo teren taki dość rolniczy, jeżeli chodzi o gminę Wietrzychowice. Nie, tutaj tutaj zaspokoi ciekawość pana redaktora, jeśli chodzi o infrastrukturę drogowo-chodnikową, w ogóle drogową. Przygotowaliśmy w budżecie kwotę 500 000 zł, co uważam, że jest kwotą dość znaczną także na naszą gminę, biorąc pod uwagę ilość inwestycji innych. Mhm. Tak, będziemy budować drogi, jestem po spotkaniu z sołtysami, bo także takie spotkania jakby staram się cyklicznie organizować, kiedy są kluczowe decyzje. Jedną z takich kluczowych decyzji jest kwestia związana z budową
dróg. Zresztą już w 2017 roku umówiliśmy się z wszystkimi sołtysami, jak będą wyglądały inwestycje, na których terenach wpierw zrobimy drogi w 2017 roku, a w 2018 które sołectwa będą przypisane do inwestycji. Sołtysi na szczęście dla nas wszystkich się zgodzili, porozumieli, dlatego że ten kocyk jest zbyt krótki, żebym mógł przykryć wszystkich 9 sołectw i zaspokoić ich potrzeby. Cieszę się ogromnie, że tutaj jest otwartość ze strony sołtysów i zrozumienie. Tak jak powiedziałem, został stworzony pewien plan, pewien szkic, dzięki któremu każdy z sołtysów wie, w którym roku dana inwestycja co do dróg będzie. I w tym roku są konkretne sołectwa przypisane do tych inwestycji. Nie jest powiedziane oczywiście, że w tych pozostałych sołectwach nie będzie takich inwestycji drogowych, dlatego że jest założenie takie, jeżeli będą oszczędności przetargowe, to wtedy całkiem możliwe, że wejdziemy na inwestycje w inne sołectwa. Już ogłosiliśmy tutaj zapytania ofertowe, jeśli chodzi o drogi, bo liczymy na to, że zasada, która jakby przyświeca nam, im szybciej ogłosimy zapytania, tym mniejsze będą ceny, bo już w kwietniu, w sierpniu ceny budowy dróg będą o wiele, wiele droższe, więc oszczędności albo nie będzie, albo trzeba będzie po prostu do tych dróg dopłacić. Zadowolony też będzie pewnie sołtys Jadownik Mokrych, bo wokół szkoły powstanie sztuczna murawa i boisko, które będą mogli mieszkańcy uczęszczać i grać w piłkę i inne dyscypliny. Tak. Jesteśmy gotowi na taką inwestycję. Urząd Marszałkowski dofinansowuje tutaj 50% do tego zadania, do budowy boisk ze sztuczną murawą, ze sztuczną nawierzchnią. Jest to projekt dedykowany głównie pod boiska, które są utwardzone asfaltem. Założenie Urzędu Marszałkowskiego jest takie, że w Małopolsce są środki dedykowane tylko i wyłącznie na te boiska, gdzie jest asfalt. W naszej gminie mamy takie dwa boiska asfaltowe, jedno w Wietrzychowicach, ale tam już jest Orlik, więc jakby wybór był prosty, że w Jadownikach Mokrych przy szkole, w centrum sołectwa może spokojnie powstać boisko do piłki nożnej, do siatkówki, do kosza ze sztuczną murawą, doskonale wpisującą się jakby w całą infrastrukturę, dlatego że w Jadownikach Mokrych funkcjonuje już basen, grota solna, funkcjonuje muzeum, brakuje tak naprawdę takiej infrastruktury dodatkowej, bo są place zabaw, jest w tamtym roku odnowiony dom ludowy i tak naprawdę te boisko będzie takim uzupełnieniem centrum, doskonałym. Też i pewnie uczniowie będą się cieszyć, którzy uczęszczają do szkoły, żeby mieć lepsze zajęcia i bezpieczniejsze przede wszystkim. Tak, sanepid zakazuje na dzień dzisiejszy realizacji zajęć w UEF-u na tym boisku. Jest to jedyne boisko na zewnątrz przy szkole, więc z pewnością uczniowie będą zadowoleni, ale my tego boiska nie budujemy stricte pod uczniów szkoły. Przy okazji oczywiście zajęcia będą o wiele bardziej atrakcyjne. Ale ufam, że mieszkańcy Jadownik Mokrych, mieszkańcy sąsiednich sołectw spokojnie będą mogli korzystać z tej infrastruktury poza godzinami lekcyjnymi. Po to budujemy, żeby młodzież nam się rozwijała, żeby nie siedziała przed komputerami, żeby się rozwijała. Tak jak pan wspomniał, że gmina jest małą, jedną z najmniejszych w powiecie tarnowskim. Po tych wszystkich inwestycjach, które są zaplanowane na ten rok, jakie będzie zadłużenie gminy? Tak, jesteśmy najmniejszą gminą w powiecie tarnowskim. Spośród 16 planujemy zadłużenie na poziomie 20%, co jest fantastycznym otwarciem na rok 2019 co do zamknięcia perspektywy, dlatego że do roku 2018 perspektywa się kończy, później będzie pewne podsumowanie i po roku 2019 wszyscy samorządowcy jesteśmy ciekawi, jak będzie wyglądała możliwość dostępu do środków unijnych. Niektórzy pesymiści mówią, że ich nie będzie. Jest taka ewentualność. Są tacy, którzy mówią, że będą. Na pewno te środki są coraz trudniejsze do pozyskania. I z pewnością brak możliwości wkładu własnego jest dużym utrudnieniem. My prowadzimy, tak jak powiedziałem wcześniej, przemyślaną politykę ekonomiczną i każdą inwestycję realizujemy na zasadzie strategii. I w taki sposób, aby później w kolejnych latach również móc inwestować. Stąd też w 2019 roku również ufam, że będziemy mogli realizować dość
ciekawe przedsięwzięcia. I to już pewnie w następnym odcinku, kiedy się spotkamy, porozmawiamy w raporcie regionu o tych planach na 2019. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie redaktorze przede wszystkim za zaproszenie. Dziękuję państwu. Moim gościem był Tomasz Banek, wójt gminy Wietrzychowice.